Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej i witam was w Sekiro. Od ostatniego naszego spotkania nie ruszałem prawie w ogóle Sekiro, poza tam niewielkimi, powiedzmy, testami, które pomogły mi powrócić do, no jak to się nazywa, do rytmu Sekiro, rozumiecie, dużo gier o podobnym sterowaniu i w ogóle. Więc kontynuując, na swoim zapisie testowałem trochę różnych rzeczy, uczyłem się im w ogóle i doszedłem do wniosku, że ogień blokuje odnawianie się postury wrogom. Nie wiem, czy to wiedziałem, tylko zapomniałem, czy nie zauważyłem, czy co. Poza tym też zauważyłem, że to są takie robaczki. I oczywiście ci wrogowie, których... no. Z tym po prostu nie wiem, co zrobić, bo widzicie, pokonuję ich i proszę, ojeju, znowu powstaje. Ja no, po prostu nie będę ukrywał, nie są może jesteś mocni, ale wkurzający i to bardzo. Czemu tego nie mogę podnieść? W ogóle... poza tym to wow. Jednak ich się da zabić. Dobra. Z którym było to... okej. Więc ostatnio tutaj zaczęliśmy zwiedzać tą lokację całą tajemniczą. Okej. Więc kontynuując, tam jest jakiś NPC, chciałbym z nim w końcu pogadać, tylko... no. Tylko zanim to, to muszę... mieć pewność, że nic mnie od tyłu nie zabije, więc... no pozwólcie, że trochę tutaj połażę i w ogóle... czy jednak miałem rację, ostatnio musiałem jakoś źle ustawić. Wiedziałem, że normalnie tutaj jest jakieś przejście. Normalnie to przeczuwam. O, notatka więźnia. Więc notatka znaleziona przy gnijącym trupie w opuszczonym lochu. Pachnący kamień jest ponoć obiektem kultu w głębinach Ashiny. Ale jak mam rozumieć słowa rzuć się? Znak zapytania. Tak, z pozdrowieniami dla Helgi, która kiedyś tak pisała. Ta stara księga Okami nie zaprowadzi mnie dalej. Czy oni naprawdę dotarli do źródlanego pałacu? Chyba nigdy się tego nie dowiem. Kotaro, wybacz mi. Nie Kotaro, nie Kotaro, jestem za dużo awatara. O Jezu, robale! Nie ma jakimś wielkim problemem, ale... chuj, robale. Dobra, więc... w sumie to chciałem iść tutaj dalej w ogóle, ale przypomniałem sobie, że jeszcze na moim zapisie prywatnym znalazłem coś, co sugeruje, że powinienem się jeszcze wrócić. Więc no, niby nauczyłem się tego wszystkiego i w ogóle, ale... no. Super. Switchowe sterowanie dalej daje się we znaki. No. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale póki co podróżujemy do... nie, nie. Był w zamku w Ashinie. Tak, zbiornik w Ashinie. Czyli inaczej mówiąc, miejsce, w którym uczyliśmy się, jak się skradać i potem pierwsze machnięcia mieczem tu wykonywaliśmy. Otóż, z tego co kojarzę, kojarzę ze wszystkich elementów, tak dalej, wszystkiego powiedzmy, to jest tutaj pewien NPC. Chyba nawet pamiętam jeszcze, gdzie go znalazłem. Tak, ja tu idę po NPC-a i w ogóle, ale muszę najpierw przeżyć starcie z tym wszystkim. Zresztą widzicie, jak bardzo w formie jestem. Niby ćwiczyłem grę. Niby robiłem wszystko, by no, być już tak mniej więcej chociaż gotowym. A wyszło jak zwykle. Okej, teraz najgorsze. Tutaj. Ja chciałbym, żeby mnie zauważyli, no ale niestety to jest chyba nieuniknione. Teraz którędy, gdzie, jak... czemu mi się wydaje, że... dobra, w sumie już nawet nie wiem, co chciałem przekazać. No i wybaczcie za nieogarnięcie, ale tym razem dla odmiany nagrywam bardzo wcześnie rano i słonię się, że po przebudzeniu. Mam jakiś... o, proszę, proszę, już mam skill pointa.
A dobra, powiem teraz, czemu nie mogę podnieść tam przedmiota. Zapomniałem, że tutaj się podnosi całkowicie inaczej niż we wszystkich standardowych grach, więc no. Trzeba przytrzymać po prostu ten specjalny przycisk wciągania. Dobra, wiecie co? Chyba to się nawet nie uda. To wszystko. Także jak chcę pójść tam, gdzie kojarzyłem, że jest ten nypyc, a potem zanim pójdę się zmierzyć jeszcze raz z tym gościem, bo jak sobie tutaj jestem, to nie ma co. No, to kontynuując. Zanim właśnie zmierzysz jeszcze raz, to pójdę tam do... w sumie ogniska? Czy jakiego ogniska psągu? Oj, proszę. Mówiłem, że tutaj był nypys? Miałem rację. It truly stirs my soul. Beautiful. And yet somehow sad. As if it yearns, it calls for someone. No, ja oczywiście jestem miły, kulturalny i w ogóle, więc pozdrowię. Who are you calling for? Let me hear it one more time. Hey, you. What? Oh, my name is Jinzaimon Kumano. My duty is to patrol the moat. I've not seen you around before. Which clan are you? I cannot say. You cannot say, you say? So you are a shinobi, then? I cannot say. Your manners could use some work. No matter. If you are a shinobi. A cóż, jak cię trochę sztywniak z niego. Shinobi. Have you ever heard someone playing the shamisen around here? I followed the sound and it led me to this well. I have not. Oh, is that so? I thought since you're a shinobi you might know. I wonder who that melody calls to. I don't know why, but I can't stop thinking about it. Ah, no, it's nothing. Please forget I ever... Shinobi, have you heard the shamisen yet? I followed the sound. I have not. I thought since... Ah, no, please forget... Więc chyba jednak tutaj... Wiele kojarzyłem, że coś było więcej. Żeby nie było na moim prywatnym zapisie, jestem na podobnym etapie, chociaż... Można wręcz powiedzieć, że trochę wcześniejszym nawet. Więc pamiętam, tam lepiej nie włazić. Coś tam mnie ostatnio spotkało, takiego, że chciało mnie zabić i... Prawie mu się to udało. Gdyby mi to już stchórzyłem. A, i przy okazji też odkryłem, że z tych gałęzi nie da się zejść. Podczas biegu można spaść, ale... Podczas chodzenia zwyczajnego nie da się spaść z gałęzi, więc... No. Moje obawy przed spadnięciem w dziurę są jednak trochę zażegnane. A teraz największe wyzwanie. Błędy sterowania dalej. Ale kontynuując. Przeskradać się w taki sposób... Żeby dostać się... W sumie gdzie? No tam tej wieży, gdzie ostatnio było, pokonać tego minibossa bez... Bez właśnie tego. Czego ja oczekuję? Że ja to ja. Znaczy, może nam się uda to jeszcze jakoś inaczej osiągnąć. Nie, dobra, za dużo tego. Jeśli mam walczyć z tamtym oponentem, muszę, muszę być, no, w formie. Mieć chociaż jedno wskrzeszenie i trochę tych butelek całych, czy antykwy. Do tej pory nie wiem, jak to nazwać. Bez tego nie mam szans. Więc, no. Na obecny moment muszę po prostu zgubić ich. I liczyć na to, że... No, tym razem mi się uda. Nie uda się, co? Po prostu wracamy już do zwiedzania tego lochu całego. A jeśli się uda, to... No, to się uda.
I w takiej sytuacji po prostu... No, w sumie będzie nawet fajnie. Także trzymajcie kciuki. Ja tylko zmienię jeszcze narzędzie, bo to chyba się bardziej przyda w walce z nim. No i oczywiście zaczynamy od ciosu w plecy. Bo jakby inaczej. Trzeba zawsze najpierw zrobić ciosa w plecy, żeby ułatwić sobie bitwę. No, szybko poszło. Czemu ja nie mogę skontrować tego? Przecież mam tą zdolność do kontrowania pchnięć. To było wredne. Wiecie co, nie. Nie. Wkurzyło mnie to wszystko, nie ukrywam. Ale jeszcze jedna próba. Jedna próba. Jeszcze nie, no ja się po prostu nie mogę poddać. Tak po prostu. Dlatego, że jakiś sumo mnie po prostu... No. Zależy tego po prostu, ale... No nie jestem w stanie się poddać dlatego, że sumo mnie zgniótł młotkiem. Było na tyle z mojej próby. Dobra, wiecie co, nie, to tylko zmarnuję czas antenowy, a i tak nie mam go za dużo, więc... Aż po prostu nauczymy się drugiej techniki karpia. Tym razem wznoszący się karp, ostatnio było padający. No i no i oczywiście umiejętność bierna, która zwiększa obrażenie zadawane posłuża po wykonaniu udanego odbicia. Styl Ashin jest ściśle związany z nurtem źródlanego strumienia. Klan Ashina uważa, że skuteczne odbicie klingi przypomina płynięcie karpia w górę wodospadu. A tutaj... To jest to samo, tylko że tutaj pisze w dół. Ale takie dziwne. Płynąca woda zmniejsza obrażenia postury zdawane przez miecze przeciwników. I tylko miecze, szkoda, ale okej. Okay. Natchnienie natury światło. Wprowadza posturę po zadaniu śmiertelnego ciosu. Fajne. Dobra. Okej. Okay. A, nie nauczyłem się. Karpia, no tak, to nie było tu, to było gdzie? A tak, no dobra, mamy karpia, no i teraz właśnie mamy podwójne to, coś tam. No, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu podwójne to. No po co ty idę? W sumie cóż, do tej pory nie wiem po co tu idę, ale jeśli mi się tak udało to sparować pięknie, to może. Dobra, jeszcze jedna próba. Cały zamek o swojej obecności, tak po prostu. Ja się chyba na cichacza nie dało przejść tego wszystkiego. Fajnie byłoby się ich jakoś pozbyć. Można powiedzieć, przyspieszony sposób. Oczywiście wiem, że to prawdopodobnie nie będzie możliwe, chociaż... Dobra, jest! Jednego z dwóch najgroźniejszych oponentów wyeliminowałem.
to jest dla mnie nowość. Nie ukrywam. Nigdy sądziłem, że podczas lotu na haku z liną można mnie zestrzelić. Ale dobra. Więc to ten odcinek chyba zajdzie cały na właśnie polowanie na tego gościa. Ale żebyście się nie martwili, nie mordzili czy coś, będzie ich prawdopodobnie więcej, bo jakoś tak mam wenę na Sekiro, więc może nawet zrobię taki mini maraton dzisiaj. W stylu, no nie wiem, z 2-3 nawet odcinki, jeśli trzeba będzie. Oczywiście nie łapcie mi za słowa, ani nie trzymajcie. Może być różnie. Ale póki co jestem zdeterminowany nawet, żeby tak zrobić, więc no. Dobra. Odpuścił sobie. Wiecie co, w sumie jestem skłonny zainwestować już też trochę w umiejętności związane właśnie z składaniem się. Jest tu gdzieś to drzewko umiejętności możliwe do podejrzenia? Chyba niestety nie, a szkoda. Ja, bo ogólnie to właśnie w tej kategorii są tam gdzieś jakieś właśnie rzeczy, które pozwalają, no, jeszcze lepiej się ukrywać. Co dla mnie byłoby jednak nieocenionym wsparciem, patrząc na to, jak bardzo mi to wspaniale wychodzi. I co? To starcie może tym razem mieć naprawdę sens. Wyeliminowałem już większość zagrożeń, podkreślam większość, nie wszystkie, ale większość, no, to większość, więc no. Tu gdzieś chyba jakiś siedział. Jakieś górne piętro. Chyba to jest miejsce, na którego ja nie zwiedziłem, więc... Albo to jest po prostu taras widokowy. Raczej to drugie. A nie, jednak coś tu jest. To już było. Czym na coś nowego, ale... Lepiej łyknę to. I... hop. Starcie, powiedzmy, tytanów wręcz. Ja i jedno wskrzeszenie kontra on. I znowu znikąd tamten się wziął, gościu. Wytłumaczycie mi, skąd ten jeden się tu bierze? I co do nie, dopóki ja się tego nie dowiem, to chyba ta walka nie ma sensu. Nie, wybaczcie, wiem, że udowadniam tylko w ten sposób, jakim jestem jełopem i w ogóle, no ale... Próbuję, ale zawsze znikąd się pojawia tamten gościu i potem mnie morduje. Tak więc, no, zostawmy sobie to można kiedy indziej. A póki co... co mi tu zostało? No oczywiście iść dalej w tym lochu. Dobra, więc tak, oczywiście robak, przeciwnik, który się odrodzi. Na szczęście tym razem już pamiętam, jak się podnosi skarby, więc jeśli coś mi zostawi na pamiątkę, to tym razem to będę mógł wziąć. I... o, zostawił pamiątkę. Środek uspokajający, mogło być lepiej. Więc teraz idziemy tutaj i... Nie wiem, co czeka na mnie na dole, ale... A, robale. Dużo robali. I sądząc po wskaźniku, coś... jesz. Prze... U. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tu przyłazić. A, robal. Widziałem robala. Zauważyłem, że te robale w sumie się boją. Może są całym stadem. Ostatni gryz? Tajemny niebieski środek Shinobi. Podczas wojny trzeba czasem doprowadzić do własnej śmierci. Powodowani dumą samurajowie używają do tego mieczy powodowani. No trochę dziwne, ale dobra.
Ale Shinobi potrzebują szybszego sposobu. Wystarczy rozgnieść zębami, by umrzeć. Oczywiście nie ogranicza mocy wskrzeszenia. O, fajnie. I można w sumie pozorować swoją śmierć po to, żeby użyć wskrzeszenia. Nie powiem, że mnie to zadowala czy coś. W moim odczuciu jest trochę bezsensowny przedmiot, ale... Wiecie, ja to ja. Może nie jestem przygotowany na zastosowanie tego czegoś. I kamień. Tu leżą wasale klanu Ashina, traceni po wielkim buncie. Niechaj zaznają spokoju. Dobra, wiecie co, tam mi się wydaje, że może być dalsza część, więc... No, najlepszym worem byłoby pójść i pogadać jednak z tym gościem, z którym rozmowy ostatnio przerwały te żyjące zwłoki. Te? Tak. Bardzo możliwe. No, gdzieś tu musi być ten opponent. A, tu jest. Dobra, wiecie co? Chciałbym sobie to wszystko ułatwić, więc... No, więc gin. Po raz pierwszy. Okej, okay, dobra. Bu. Okej, okay, dobra, zanim czytać to nowy wniosek. Ogień powoduje, że się nie odnawiałem. Okej, okay, ale dobra. Okrągła czerwona grudka. Spożycie wywołuje czerwone oczy, zmniejsza drgnięcia powodowane przez ataki wroga. Do końca jednocześnie dostęp do wskrzeszenia. U. Czerwony koralik to trwały ślad po kimś, kto nie spełnił swych pragnień. Jest lekko ciepły w dotyku i delikatnie pulsuje. Czyli... Super duper wzmocnienie kosztem tego, że nie można się wskrzesić. Nowy robal? Wiecie co, nie, ja już nie wiem dosłownie którędy, gdzie, jak, kiedy iść. Więc pozwólcie, że tylko ruszę posążek. Dalej nie idę. Po to, żeby tutaj się odradzić. No i oczywiście musiałem znowu pomylić klawisze logię. Tak więc no. Muszę robić jeszcze raz te chodzące zwłoki. Nie jest to wielki problem teraz, kiedy poznałem ich sekret i kiedy znam tych przeciwników i nie zaskakują mnie oni. Ale czemu nigdzie nie było pokazane, że ten ogień naprawdę aż tak ułatwia starcie z tym wszystkim? No i dobra. Mam nadzieję, że tym razem będę mógł pogadać z tym NPC-em bezproblemowo. Bym tak nie zwrócił uwagi ostatnio, ale strasznie opatulony. That's right. I thought as much. Might you be willing to take on a favor for me? I am Dojun. I've been tasked with the preparation of a medical treatment using the rejuvenating waters. I'll get to the point, my dear Shinobi. This is a letter I received from the master. The particulars are contained within. Zakrwawiony list chirurga. I co to, że zakrwawiony trochę powiedzmy, że... No, trochę mnie napewa niepokojem. Ale okej, okay. Postrzępiony i zakrwawiony list od Dosaku, chirurga z opuszczonego lochu. Potrzebny, jeden krzepki mężczyzna... Najlepiej silny samuraj lub młody, barczysty żołnierz. Na przykład z oddziału Taro. Musi być w nienaruszonym stanie. Dosaku. Okej? My dear Shinobi, the details are in the document I gave. Considering the nature of the information, I think you'd agree that the less we know about each other, the better. Wiecie co? Mam też do was wielką prośbę. Zresztą tego nie robię, bo nie chcę sobie tak... czyli zabawy, spoilować, czy jak zwał, tak zwał, ale... No biorąc pod uwagę to, że to jest zakrwawione i w ogóle... Moglibyście, proszę, ci, którzy wiedzą co i jak, napisać mi... Czy naprawdę jest jakiś lekarz, medyk, jak zwał, tak zwał, który... chce wykorzystać, powiedzmy, jakąś technikę leczenia, czy coś? Czy jednak, tak jak mi się wydaje, masz to być ktoś podejrzany, kto... Powiedzmy, że tylko udaje, że jest kim jest. Wiecie co? Trochę mnie to niepokoi. Tak, trochę mnie niepokoi to, co widzę. Baron duszy... Chyba było, ale... Jeśli nie, no to wybaczcie. Ach. Trochę mnie obawia ten fioletowy, ten, tamten, no. Ale wiecie co... Ten bardziej mi zastanawia to wszystko. Czy to jest jakiś
Miniboss po prostu? Co to jest za magia? Boje. Co tu się stało? Czyli to jest jakaś dosyć trudna bitwa. Dobra, wiecie co? Kiedy nie przejdę. Nie tyle, że już jest 26 minut. To jeszcze nie chcę wywoływać tak szybko smoczego moru. To jest pierwsza sprawa, a druga... A, złom. No powiedzmy sobie, że... Czy w wodzie tej... Zresztą zauważyłem jakieś... Coś... Tam coś jest. Coś chyba jest agresywne. Super, wiecie co, dobre to... To ja może zrobię to w ten sposób. Po prostu... Byleby szybciej stąd wyjść. Może tu są karpie, może tu jest coś. Ja nie wiem. A, to na pewno było. Ale jesteś oponenci, super. Oczywiście wiecie, no, porady wszelkiej maści są mile widziane i w ogóle już tam chyba wspominałem. Bez spoilerów, ale jakieś tam porady niewielkie, na zasadzie mnóstwo spróbuj tego, albo pomyśl co może być potrzebne, albo ten efekt to XYZ. Dalej chyba już sam sobie poradzisz, coś takiego, po prostu podpowiedzi. Że zero spoilerów jeśli można, ale podpowiedzi. Bo po prostu czujesz się tak trochę zagubiony. W całej tej sytuacji. Spotkałem oponenta, z którym nie mam szans. A z drugiej strony spotkałem tutaj kolejnego oponenta, który ma jakieś dziwne moce. Z którym nie wiem, jak sobie poradzić. Jak nic, w tej wodzie są jakieś niebezpieczne ryby czy coś. Dobra. Ale mamy jeszcze parę minut, tym razem pół godziny, nie krócej. Idziemy zwiedzać, może znajdziemy coś jeszcze? Dobrze, że tu się nie ginie od wypadków, bo oczywiście źle kliknęłem. Ale widać, że tu jest jakaś winda czy coś. Aż myślałem, że oczywiście nie będzie działać, jak to ma zwyczaj w takich grach. Ale dobra. Do tej pory zastanawiam się, gdzie ta dzida być potrzebna. Tam słyszałem tym jednym starciu, że tam zbroja, coś tam ściągnąć. Ale gdzie, jak, kiedy, po co? Nie wiem. A to winda idzie do góry. Myślałem, że w dół. Dobra. Tak więc... Chyba gdzieś jesteśmy. Co mnie zniszczało z banki. Okej, wow. Nie sądziłem, że... Okej. Those of the Senpo Temple have strayed from Buddha's teachings. Okej. They have abandoned their faith, seduced by a search for immortality. Should you be captured, there is no telling what would become of you. You would do well to return the way you came. However, I will not stop you from entering if you
Okej. Gadający plakat. But if you do, please proceed with care. I will not stop, but if you do. Więc chyba się nam tu dało coś osiągnąć, dobra. Wiesz co? Sytuacja jest taka, że z chęcią bym zobaczył więcej i w ogóle, ale... Mamy pół godziny. Ja chyba po raz trzeci czy czwarty już mam tylko posążka. No więc już mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało, że no, nie jestem takim jełopem, na jakiego wyglądam. Że może kiedyś coś w końcu osiągnę w tej grze. A póki co, do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!